Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Wybiło 18.15, czas na magazyn żużlowy, który można także słuchać w internecie na elka.pl. Dobry wieczór, witam w kolejnym poniedziałkowym, lutowym magazynie żużlowym. Do sezonu tego ligowego już coraz to bliżej. A jak ten okres wykorzystują leszczyńskie byki? Piotr Baron, menadżer Fogołuni Leszno. No, za oknami coraz wiosenniej. Jak teraz wyglądają? Jak będą wyglądały te najbliższe przygotowania leszczyńskich byków do sezonu? Czy niezmiennie pracujemy 3 razy w tygodniu na sali, na sportingu i tam się spotykamy. Oczywiście wszystko idzie zgodnie z planem. Zawodnicy przeszli też obóz kadry, gdzie wrócili całe szczęście zdrowi, więc tu też nie mamy najmniejszych problemów. Jeszcze ćwiczymy do końca tego tygodnia, cały przyszły, a następnie wyjeżdżamy już na obóz do Hiszpanii, na ten motokrosowo-rowerowy i tam będziemy od 18 do 28 lutego. Cała ekipa leszczyńskich byków jedzie do Hiszpanii? Tak. Jedziemy wszyscy. Emil już jest w Hiszpanii, reszta drużyn dojeżdża. No nie będzie jedynie Brady Kerca z tego względu, że on wraca w marcu z Australii, więc tutaj nie poganiamy też, bo myślę, że warunki, te co będziemy mieli w Hiszpanii, Brady ma u siebie. Plan tego obozu bez zmian, tak jak w latach poprzednich? Dokładnie tak, nie zmieniamy nic. Coś, co dobrze funkcjonuje, nie ma sensu zmieniać i postanowiliśmy, że idziemy tym samym programem, co żeśmy szli do tej pory. Baza też ta sama? Ta sama baza, bardzo już właściwie chyba zaprzyjaźniona, bo to trzeci rok będziemy jechali z rzędu w to samo miejsce, do Loret de Mar i tam mamy hotel Samba, może nie jakiś luksusowy, ale hotel, żeby się przespać, jest w porządku. Powrót do Leszna 28 lutego, chwila oddechu i co dalej? No dalej mamy trzeciego badania wydolnościowe, które przejdziemy jeszcze na WF-ie we Wrocławiu, żeby zobaczyć jak po tym sezonie, po przepracowanej zimie, jakie parametry zawodnicy mają i liczymy 4 będziemy mieli zakładaną bandę w Lesznie, więc liczymy, że koło 8 może uda nam się wyjechać na tor. 16 marca, ważny dzień, bo to pierwszy sparing i to na obczyźnie, no i trzeba powiedzieć, że z takim dodatkowym smaczkiem, bo mistrz Anglii kontra mistrz Polski. No tak, będzie z kim się na pewno pościgać, no zobaczymy, czy nam się uda przygotować do tego czasu, ile treningów objedziemy też, bo to jest bardzo istotne, ale myślę, że to wszystko powinno się poukładać i do Anglii, jeżeli pojedziemy, właściwie polecimy, to polecimy albo dzień wcześniej, i jeden dzień i będziemy wracać, więc tam za długo nie będziemy siedzieć, chcemy to zrobić w miarę szybko, w tą i z powrotem i tyle. Ale w Swindon drużyna w najsilniejszym składzie ta leszczyńskich byków pojawi się. Tak, będziemy oczywiście jechali w najsilniejszych składach wszystkie sparingi, chcemy sobie potestować motocykle, pojeździć, więc każdy sparing dla nas to jest jakiś punkt odniesienia. Czy jeżeli chodzi o żużel, coś na dziś spędza sens powiek Piotrowi Baronowi? Na razie idzie wszystko w bardzo dobrą stronę i nie mamy jakichś zmartwień, oby było tak dalej. Tyle menadżer Fogołuni Leszno, Piotr Baron. My mocno ściskamy kciuki za pogodę, aby ta dopisała, aby wszystko, co jest zaplanowane na ten przedligowy jeszcze okres, zostało zrealizowane. A teraz wracamy do tematu, bo tydzień temu na antenie Radia Elka w naszym magazynie żużlowym gościliśmy Sławomira Kryjoma, no i gdzieś pojawił się temat limiterów obrotów. Zatem dziś też coś o tej nowince. Kazimierz Łuskowiak, mechanik leszczyńskich byków. Sezon zbliża się wielkimi krokami, a razem z tym pewne nowinki techniczne. Taką nowinką techniczną jest na pewno limiter obrotów. Co to właściwie jest? Tak.
od 2020 roku w sporcie żużlowym ma mieć zastosowanie limiter do zmniejszenia obrotów silników. Jest to cewka, w której wmontowane jest urządzenie, które przy obrotach 13,5 tysiąca odcina prąd. Po prostu motocykl zaczyna wtedy przerywać i nie pozwoli wejść silnikowi na obroty, które w zeszłym roku mogły nawet osiągać 15-15,5 tysiąca obrotów. Przy dobrym tuningu, który stosowali niektórzy tunerzy, to silniki potrafiły tak się wykręcać. Powód tego jest taki, że wszyscy dążą do zmniejszenia kosztów, wszyscy dążą do tego, żeby wytrzymałość tych części, które są montowane w silnikach, były jak najdłuższe. Czas pokaże, czy jest to rozwiązanie dobre, czy to się w żużlu przyjmie. Żużel nigdy nie lubi zmian i dlatego mówię, musimy na to spojrzeć w taki spokojny sposób. Według mnie, jeżeli mamy odcinać koszty, ok. Jest to fajna rzecz, bo wiadomo, że ceny w żużlu są potworne. Rosną i jeżeli to będzie i wpłynie na to, że te koszty będą mniejsze, ok, ale zawsze są jakieś ale, no i nad tym się wszyscy muszą zastanowić, czy to akurat wytrzyma. No właśnie, plusy, minusy tego, plus zmniejszenie kosztów teoretycznie, a minus? No minus jest taki, że elektronika poszła bardzo mocno do przodu. I teraz nie wiem, czy te wszystkie urządzenia, które teraz będziemy stosować, te limitery, czy one mają... W zeszłym roku jeszcze nie było homologacji na te urządzenia. Zobaczymy, czy to wszystko się sprawdzi, nie będzie żadnych, nie wiem, brzydkie słowo, kombinacji, ale czy nie zdarzy się coś takiego, że niektórzy zaczną coś przerabiać, coś kombinować. To jest właśnie w żużlu niebezpieczeństwo, że mieliśmy prosty przykład z gaźnikami, mieliśmy przykład z tłumikami, potem były niepotrzebne nerwy. No zobaczymy, no ja mówię, czas pokaże, jak to wszystko się rozwiąże. Wiem, myśmy mieli to szczęście, że dużo żeśmy pracowali w zeszłym roku przy 250-kach. Tam już te limitery musiały być stosowane. Mieliśmy trochę problemów z tego też powodu, że no, były one dosyć mocno awaryjne. Cewki nie wytrzymywały, nieraz na zawodach był defekt, był te. No zobaczymy, co się okaże w tym roku. Wiem, że firma PVL mocno pracuje nad tym, żeby to wszystko ulepszyć, żeby zrobić jakieś te... Firma Saletra też, rozmawiałem tutaj, był gościu od nas, mechanik z zagranicy i ma kontakt z firmą Dziema, który mówił, że dużo oni nad tym pracują. Obok oczywiście tych zmian takich typowo technicznych szykują się też zmiany przed zawodami, nawet w trakcie zawodów, bo tych kontroli technicznych będzie więcej. Przed zawodami drużyna gości, drużyna gospodarzy będzie musiała mieć kontrolę techniczną. Jest to dobre, według mnie jest to bardzo dobre, bo wtedy możemy sprawdzić wszystko to, co potrzeba, żeby komisarz techniczny czy mechanik, który będzie podjeżdżał do tej kontroli, wszystko sobie poukładali tak, jak powinno być. Ale już jest jakieś ale, z mojej strony jest ale, jak to będzie wyglądało w trakcie zawodu. Bo wiemy, że zawodnik potrzebuje spokoju, mechanicy potrzebują jak najwięcej przemyśleń tego wszystkiego, a tu nagle... Przyjdzie kontroler, powie, proszę bardzo, motocykl do kontroli, sprawdzamy limiter, trzeba motocykl postawić na stojak, wkręcić obroty do 13,5 tysiąca i tu się robi jakieś niebezpieczeństwo. 13,5 tysiąca obrotów to jest naprawdę silnik na jakichś tam wysokich obrotach. Nie daj Boże, jakaś awaria, jakiś defekt czy coś i już się robi problem, bo takie głosy chodzą u zawodników, kto będzie ponosił koszty tego? Defekty motocykli najczęściej zdarzają się na starcie. Start, bo to wtedy wiadomo, silnik jest bez obciążenia, bez tego i wtedy są te problemy. Myślę, że każdy zawodnik jeździ po to, żeby kibic był zadowolony, żeby były fajne zawody, żeby on po prostu dał to, co najlepiej, a jeżeli będzie zaprzątał sobie głowę tym, że ktoś tu nagle go zawoła, będzie go sprawdzał czy coś, będzie to nie halo. Byliśmy w zeszłym roku na zawodach, gdzie sprawdzali nam za granicą, sprawdzali nam obroty, czy te limitery działają, no to zawody były przerwane na ileś tam dosyć długi czas, bo nie wszyscy zawodnicy w
wkręcić manetką gazu silnik na 13,5 obrotu, to jest problem. I zawodnicy jedni kręcili na fulla po 15, komisarz nieźle, nieźle i robiły się problemy wtedy. Tyle bardzo doświadczony żużlowy mechanik Kazimierz Juskowiak. No zobaczymy, jak te nowinki wyjdą w przysłowiowym praniu. A 29 marca na toruńskiej motoarenie żużlowa reprezentacja Polski przejdzie pierwszy tegoroczny sprawdzian. Rywalem będzie drużyna Australii, a w składzie ekipy trenera Marka Cieślaka jest kilku zawodników związanych z naszym regionem. To przede wszystkim żużlowcy Fogouni, Janusz Kołodziej, debiutujący w gronie seniorów Bartosz Smektała i z kolei będący ostatni rok juniorem Dominik Kubera. Trener Marek Cieślak na to spotkanie powołał też leszczynianina startującego w Stali Gorzów Krzysztofa Kasprzaka, który miniony sezon zakończył zwycięstwem w finale Złotego Kasku. W składzie biało-czerwonych nie może zabraknąć indywidualnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika z Stal Gorzów i kolejnego ze stałych uczestników tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix zielonogórzanina Patryka Dudka. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w składzie Australii zobaczymy kolejnych żużlowców leszczyńskich byków. Będą to Brady Kertz i zdobywca po raz kolejny zresztą tytułu indywidualnego mistrza Australii juniorów Jaimon Licey. A teraz coś o żużlowej modzie. Dariusz Berczyk, przedstawiciel leszczyńskiej żużlowej firmy Maliniak. Kibice odliczają dni do startu sezonu tego ligowego, żużlowego oczywiście. Czy tu już w Lesznie przy ulicy Towarowej sezon widać? Tutaj sezon widać już od miesiąca tak naprawdę, bo zawodnicy, którzy są profesjonalistami, a większość naszych klientów jest profesjonalistami, przygotowuje swoje zamówienia już wcześniej, a niektórzy nawet w grudniu. Także początek stycznia to już jest ten moment, w którym coraz więcej tych zamówień napływa. Zawodnicy pojawiają się w firmie naszej, ustalają sobie designy swoich oczywiście prywatnych zamówień. Chociaż już teraz w tym roku też kluby widzę, że coraz szybciej wszystko przygotowują, także w tym momencie jesteśmy w takim okresie, który już można go nazwać początkiem sezonu. Jeżeli chodzi o kewlary, czy jest jakaś moda, jakiś trend na sezon 2020? Oczywiście, jeżeli chodzi o te indywidualne sprawy zawodników, czy też ewentualnie klubowe wzory kewlarów? Tendencja jest taka, że zawodnicy coraz więcej szyją kombinezonów drukowanych, chociaż z drugiej strony są też tacy, którzy wracają do kombinezonów wyszywanych, czyli z naszywanymi reklamami. Jeżeli chodzi o kluby, to znowu drugą stronę, ta bardziej wersja drukowana, bo widzę już po designach, które spływają. Nie mogę na razie powiedzieć, o których klubów, ale widzę, że jest taka tendencja bardzo zbliżona do, myślę, że wszyscy pamiętają, jaki design miał zespół z Lublina. To w tym kierunku niektóre kluby zmierzają, że jest to bardziej, mi to przypomina cross, bo jest to bardzo full drukowany kombinezon z różnymi dziwnymi elementami. No i są kluby, które jakby idą drogą motoru Lublin i właśnie zmierzają w tym kierunku, a są też tradycjonaliści, ale też nie mogę zdradzić jacy, którzy zostają przy swoich kombinezonach i myślę, że wszyscy z kibiców będą się mogli przekonać na początku sezonu, ale myślę, że wcześniej, bo każdy pewnie z klubu będzie chciał zaprezentować ten kombinezon wcześniejszy przed startem sezonu, czy przed sparingami, czy przed ligą. Czy coś zmieniło się w materiałach? Nie, tutaj za dużo nie można zmieniać, bo po prostu są jakieś tam wymogi firmowskie, których się musimy trzymać. Oczywiście musi to być kewlar. My akurat jako firma szukamy takiego materiału, który będzie najbardziej eksponował reklamy w czasie druku, bo to jest bardzo ważne, bo nie ma problemu z wyszywanymi reklamami, problem jest z drukami, dlatego że te materiały nie są tak dobre jak te do wyszywanych kombinezonów i cały czas szukamy. Udało nam się coś tam znaleźć i tu wspólnymi siłami z moim szefem i mamy teraz materiał, który myślę, że będzie trochę bardziej eksponował wizualność tych drukowanych kombinezonów. A jeżeli chodzi o osłony motocykla, no to też udało nam się znaleźć taki materiał, który będzie te reklamy również dobrze eksponował na motocyklu żużlowym. Którzy z polskich zawodników pukają do drzwi firmy Maliniak, którzy przyjeżdżają do Leszna albo drogą korespondencyjną wszystko załatwiają? Oj, to jest ich bardzo wielu. Oczywiście wszyscy zawodnicy z Leszna, którzy tutaj dość często odwiedzają naszą firmę, czyli Bartek Smektała, Dominik Kubera, Jarek Hampel był przedwczoraj, ustalał pewne już swoje kwestie. Dominik Kubera i na przykład Bartek Smektała lada chwila będą odbierali swoje prywatne stawy i
a myślę, że niedługo kibice będą mogli zobaczyć czy na Instagramie, czy na Facebooku na pewno kombinezon Bartka i Dominika, bo są gotowi. Szymona Schlauderbacha też już jest gotowy staw. Bartek Zmarzlik, Krzysiu Kasprzak, dzisiaj na pewno się też pojawi. Także cały czas tu się zawodnicy mieszają, bo jest ich bardzo wielu i łatwiej byłoby mi powiedzieć, których nie ma, niż ci, którzy są. Jeżeli chodzi o firmę Maliniak, to wyroby trafiają nie tylko na ten polski rynek. No oczywiście, że nie. Firma Maliniak to tak naprawdę produkuje 30% to jest Polska, a powiedzmy 70% to jest cały świat. To są Niemcy, to są Anglicy, Australijczycy, Francuzi, Włosi, Amerykanie też się zdarzają, Szwedzi oczywiście. Każda nacja żużlowa praktycznie tu się przewija przez naszą firmę i myślę, że w każdym kraju, w którym jest żużel, jest jakiś zawodnik albo zawodnicy, którzy startują w naszych kombinezonach czy używają naszych osłon, siedzeń. No właśnie, bo firma Maliniak to nie tylko same kewlary. Oczywiście, że nie, bo to jest cały osprzęt do motocykla. Siedzenie, osłony, torby, plecaki, torby dla mechaników, torby dla zawodników, krzesła, które mogą Państwo widzieć w parkingu. Także oczywiście cały osprzęt, golfy, czepki na kask. No, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy firma Maliniak to tylko żużel, jeżeli chodzi o stronę tych sportowych ubiorów? No tylko żużel. Nie da się łączyć czegoś innego, dlatego że jeżeli chce się dorobić na takim poziomie, żużel już jest naprawdę wymagający, że chodzi o zawodnicy są wymagający. To jest specyfika tego sportu i w tym, czym jeżdżą zawodnicy. Tego się nie da podzielić na LK, XLK. Trzeba każdego po kolei jakby jego wymiary. Czy miary są, ale jeżeli ktoś jest nowy, no to szef tutaj mierzy osobiście każdego zawodnika, czy nawet jeżeli ktoś nie jest jeszcze zawodnikiem, bo są też tacy oczywiście na przykład amatorzy, no to myślę, że już nie na tą chwilę tylko żużel, dlatego że tego, tak jak wcześniej mówiłem, jest tego bardzo dużo i żeby to wszystko w miarę dobrze ogarnąć i robić to profesjonalnie, dobrze, bez błędów, to musimy się w tej chwili skupić tylko i wyłącznie na żużlu. A propos amatorów, sporo tych amatorskich drużyn korzysta z firmy Maliniak. No, to jest jakby kolejny rynek dla nas, w sensie szycia kombinezonów, bo on od kilku ładnych lat się rozrasta. W Lesznie mieliśmy taką sytuację, że 5 lat temu, kiedy prezesem stał pan Romek Kamiński, no to trochę się to rozwinęło, bo to był pierwszy klub z Leszna był, który uszedł dla całej drużyny kombinezony. Później to poszło już lawinowo, Zielona Góra, Ostrów i tego jest coraz więcej. Coraz więcej amatorów chce po prostu mieć spersonalizowane swoje kombinezony. Było wcześniej tak, że kupowali od zawodników, ale to po prostu raz, że reklamy, dwa, wymiary i tak dalej, koszty też nie były małe takiego kombinezonu. No i większość tych chłopaków, czy mężczyzn, bo to są już niektórzy, nie chciałbym nikogo obrazić, ale powiedzmy panowie już w takim średnim wieku, którzy zaczynają bawić się w Speedway, szyją sobie spersonalizowane kombinezony, osłony. Niektórzy mają po dwa motocykle, także to czasami jest to bardziej profesjonalnie niż niektórzy zawodnicy pewnie w drugiej lidze, czy nawet w pierwszej. Czy były ostatnio jakieś nietypowe zlecenia, bo kiedyś tu spotkaliśmy się z młodą czaszką, która uprawiała sport żużlowy. A, no to nasza kochana dziewczyna z Czech, ale ona niestety już przestała jeździć na żużlu. Chyba nie. Znaczy poza tym, że... Aha, jeszcze jedna rzecz, no bo mówimy o amatorach, trzeba coś powiedzieć o młodych chłopakach, bo to też jest taka tendencja wzrastająca, jeżeli chodzi o naszą firmę. To są chłopacy, którzy jeżdżą na mini żużlu, bo to się też rozrasta. Coraz więcej zawodników jest w polskim mini żużlu. Ja się z tego bardzo cieszę osobiście, bo daleko nam jeszcze do Duńczyków, ale myślę, że to z roku na rok jest coraz lepiej z tym. I bardzo dobrze, bo ci chłopacy też chcą mieć swoje kombinezony. I to są dzieciaki od 9 do 11 lat, 12, 13. Zresztą kibice w Lesznie mogą się przekonać na jakichkolwiek zawodach 250, że wszyscy leszczyńscy zawodnicy jeżdżą w swoich spersonalizowanych kombinezonach, które są szyte w tej firmie. Młodzieżowiec w ogóle Unileszno, Szymon Schlauderbach. No właśnie, spotykamy się w firmie Maliniak. Twój kewlar gotowy do odbioru. Tak jest, właśnie tutaj przyjechałem. Miłe spotkanie. Tak, przyjechałem zobaczyć kewlar i oprzycia. Są to indywidualny design i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem, bo na zdjęciach nie wyglądało to aż tak super jak na żywo i tutaj pierwszy raz to widzę i jestem naprawdę zadowolony z wykonanej pracy tutaj przez firmę Maliniak, której bardzo dziękuję, bo od początku mojej kariery tutaj są ze mną i tutaj u nich się ubieram. Jak to wygląda od kulis? Ile przymiarek było? No, przymiarka była jedna, bo taka większa przymiarka była 2 lata temu,
ale od tego czasu też moje ciało się zbyt wiele nie różni do teraz. No i przymiarkę zrobiliśmy jedną, ale na pewno wszystko będzie pasowało, a myślę, że motory będą równie ładnie wyglądały. Pomysły twoje, czy tak podpowiada trochę firma Maliniak, zrób tak, może to by było lepiej, może tak by lepiej wyglądało? No wiadomo, też mieliśmy tutaj swoją wizję, ale tutaj dzięki pomocy pana Darka i szefa doszliśmy tutaj do tego, że akurat design w tym roku jest troszkę inny, ale uważam, że jest o wiele lepszy niż w latach poprzednich i myślę, że każdemu przypadnie do gustu. Kiedy prezentacja tego twojego nowego stroju, czy gdzieś pojawi się w jakichś mediach społecznościowych, czy przewidujesz coś innego, inną akcję? Czy dopiero zobaczymy cię w zawodach indywidualnych w tym stroju? Nie, myślę, że tutaj na pierwszym treningu w Lesznie, mam nadzieję, że tutaj pogoda będzie coraz lepsza i na tym pierwszym treningu będę mógł przetestować nowy kewlar oraz oprzycia. Do firmy Maliniak ma bardzo blisko leszczynianin na tej żużlowej delegacji w Gorzowskiej Stali Krzysztof Kasprzak. Krzysztof, dziś jeszcze jakieś uzgodnienia, przymiarka czy już odbiór kewlaru? Uzgodnienia, czekamy jeszcze na logotypy i tutaj działamy, żeby wszystko zagrało tak jak od 20 lat, wszystko jest perfekt, więc wybieram się na obóz za chwilę z moją drużyną gorzowską, więc tutaj ostatnie ustalenia, dialoga i logotypy. No właśnie, wspominałeś, że od 20 lat jesteś klientem firmy Maliniak. Rozumiem, że to już nie takie stosunki klient i na przykład usługodawca, tylko właściwie przyjacielskie więzy was łączą. No tak, oczywiście. Tutaj firma Maliniak jest ze mną od początku mojej kariery. Zawsze pomagają, wyciągają pomocną dłoń, gdy trzeba coś na szybko poprawić, doszyć czy uszyć. Nigdy mi nie odmówili. Jestem bardzo wdzięczny, dziękuję im za to i jestem pięknie ubrany dzięki temu. Ile kewlarów tych twoich wyszło tu z firmy Maliniak? Liczyłeś? Kurczę, nie wiem, ale 4 na pewno co roku, więc 80 na pewno. No to już niezły wynik, chyba jesteś rekordzistą, jeżeli chodzi o żużlowców korzystających z pomocy firmy Maliniak. A ten kewlar, który teraz szykujesz, czymś się różni, czy pozostanie mniej więcej w takiej samej tonacji, barwy, oprzycia? Od paru lat mamy równe kewlary w drużynach, więc czekamy na ten wzór kolorystyczny z klubu, każdy zawodnik, a wiadomo, kewlary na kadrę także projektuje Polski Związek Motorowy. Na Szwecję także mamy jakiś tam wzór, no i swój prywatny mogę sobie projektować jak chcę. Ja zawsze lubiłem niebiesko, ten yellow fluo, mocno żółty, więc sobie go robię tak pod siebie na te turnieje indywidualne, więc wszystko gra. Ten kewlar też tutaj oczywiście w firmie Maliniak, kiedy będzie gotowy? Oczywiście, no tak jak mówię, pierwszy na pewno będziemy robić na Polskę, bo jest mecz Polska-Australia, później będzie kewlar na Ligę Polską, później Szwecja, bo jest w maju i na końcu ten prywatny, bo tak jak mówię, firma tutaj Maliniak sobie to tak rozkłada, żeby każdy był zadowolony i miał na czas swój dany kewlar, który potrzebuje w danym czasie. No i masz blisko, bo zawsze na przysłowiową kawę możesz tutaj wstąpić. Oczywiście, 5 minut z domu, czy tutaj, więc bardzo się cieszę, czy także był bal ostatnio, też miałem 5 minut na stadion, więc wszędzie mam blisko, te największe ośrodki, właśnie fajnie, że tutaj są te firmy, czy inne działalności związane z żużlem są w Lesznie, więc bardzo jestem zadowolony, bo nie tracę czasu na dojazdy. Ta rozmowa była nagrywana w minionym tygodniu i zdaje się, że Stal Gorzów ten obóz zimowy ma już praktycznie za sobą. Też skończyły się w naszym regionie ferie, no może nie wszędzie, ale tu gdzieś w okolicach Leszna, w Wielkopolsce. Niektórzy te ferie spędzili na żużlowo. Kazimierz Żuskowiak, mechanik leszczyńskich byków. No, praca w warsztacie. Można powiedzieć, że ci młodzi adepci spędzają ferie na żużlowo. Tak. Po to są wakacje, żeby oni z tego skorzystali i jak najwięcej wiedzy wynieśli z tego wszystkiego. Pracujemy, przygotowujemy sprzęt do sezonu. Chodzi o to, żeby oni jak najwięcej się nauczyli, żeby po filmach zobaczyli, bo nie tylko jazda na żużlu, ale też praca polega na tym, żeby oni to wszystko skomponowali razem w całość. Dzisiaj jest Max, jest Hubert. Oni tu składają sobie swoje 250, szykują sobie wszystko pod sezon już. Mamy też małych, tych 125-kowców, mamy też tych chłopaków, którzy dopiero będą zaczynać i tak powoli uczą się wszystkiego. Od porządku na warsztacie do składania każdej śrubki, każdego
przejrzenia każdego elementu w motocyklu żużlowym. Zawodnicy już z licencjami? Hubert Jabłoński. Maksym Borowiak. Też ferie na tak żużlowo, nie możecie od tego sportu odpocząć. Tak, tak, no nie możemy odpocząć, ale jak chcemy już coś osiągnąć, to musimy już na warsztatach przygotowywać te wszystkie maszyny, żeby jak najlepiej się pokazać w sezonie. Nad czym pracujecie? No pracujemy głównie nad złożeniem motocykla. Najpierw rozbieramy do zera, a potem składamy i no te części już bezużyteczne wymieniamy na nowe. Ferie na żużlowo w warsztacie Leszczyńskich Byków spędzają? Krystian Buczyński. Trzeba przyznać, że tu hałasu troszeczkę jest, ale sporo ciekawych rzeczy też. Tak. Co cię najbardziej zainteresowało dzisiaj? Wszystko, co jest związane z motorem. Ty też wolisz chyba spędzać ferie tutaj, aniżeli gdzieś z kolegami. Jestem Brian Glapiak i wolę spędzić ferie na warsztatach w Lesznie, bo to jest bardziej ekscytujące i lepsze, bo na feriach można... No, z rodziną, a to z kolegami. Ciebie też koledzy przyciągnęli tutaj do warsztatu? Marcin Juskowiak. To jest takie jakby przygotowania do nowego sezonu. Można powiedzieć, że to jest mój drugi dom. Często tutaj przyjeżdżam, robię motory, pomagam dziadkowi, tacie. Czyli taka rodzinna tradycja? No, idę, można powiedzieć, że idę w ślady dziadka i taty. Co z wyjazdem na tor? Jestem Jakub Oleksiak. Masz już za sobą oczywiście pierwsze kółka? Tak, już trenuję i dopiero za półtora miesiąca pójdę na licencję. A teraz dzięki uprzejmości kolegów zaprzyjaźnionego Radia Gorzów sprawdźmy, co dzieje się u naszych pierwszych ligowych rywali. Trener Stali Gorzów Stanisław Chomski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Pan też odlicza niedzielę. Ile jeszcze ich zostało do rozpoczęcia sezonu? Niekoniecznie, ale czuć, że to się zbliża, ale spokojnie, dajmy się zwariować, wszystko musi być w swoim miejscu, w swoim czasie mieć początek. No właśnie, dobrze, to zacznę od tego tematu trochę, bo słyszę z niektórych ośrodków, że w tym roku ma paść rekord, kiedy to, jak szybko to zawodnice na tor nie wyjadą, może nawet sparingi, marzec, luty. Też spoglądamy na tą pogodę i tak już doszliśmy do wniosku, że jeżeli tak się utrzyma, choć deszcze są niepokojące, bo jednak to musi odparować, to jest błotnisto troszeczkę, to nie do tej pory tak wcześniej nie planowaliśmy sparingów, czyli 14-15 marzec, aby może jeszcze dzień wcześniej z innym klubem. Zobaczymy, no być może tak, ale tam bicie rekordów, kto wyjdzie wcześniej, to jest dobre dla kibiców może, którzy się może fascynują tym, bo w sporcie jest taka zasada ciągłości, tak? Nie może być przerywana. Jeżeli byśmy coś zaczniemy, to trzeba to budować, tą swoją dyspozycję, formę, kondycję specjalną już w formie treningu ciągłego, czyli w określonych czasie powtarzanym, a nie może być tak, że wyjedziemy dzisiaj na to, to już mam dzisiaj 5 luty i parę tygodni przerwy, pan jest zwolennikiem. I co dalej? To nie jest zwolennikiem, bo to nic nie da, no to po prostu tylko zaspokojenie ewentualnie własnych, już by wzięliśmy w poprzednich latach wyjeżdżania na tor, chociażby bodajże w ubiegłym roku w Toruniu wyjeździ, tam praktycznie przy takiej pogodzie można cały rok jeździć, ale tak jak w innych dziedzinach życia jest naszym organizmem, po pracy musi nastąpić pewne zresetowanie, odpoczynek, także jak po nocy przychodzi dzień, tak samo po dniu przychodzi znowuż noc i po to jest noc, żeby organizm odpoczął, tak samo tu musimy odpocząć, nabrać sił, nabrać kondycji, nabrać tej chęci walki, tego głodu rywalizacji. To jest ten okres najważniejszy. W środę wyjeżdża pan już z chłopakami w góry. Będzie do dyspozycji cała drużyna? Oczywiście. No, cała drużyna, zawsze co roku cała drużyna jest i te krótkie obozy właśnie mają to do tego, że trudno tam mówić o kształtowaniu formy i jest ewentualnie na podtrzymaniu lub wypracowaniu pewnych elementów, które mogą gdzieś w przyszłości w trakcie sezonu czy w innych okresach przygotowawczych następnym zawodnikom ewentualnie pomóc lub dać jakiś impuls. Poza tym jest to bycie w jednym miejscu, w jednym czasie z grupą, praca nad mentalnością, oczywiście też nad fizycznością, bo nie będą zawodnicy leżeli. Cały czas będzie to czynnym ruchu i dyspozycji będą zawodnicy, ale to mówię, dewiza jest tego w jednym miejscu, w jednym czasie całym zespołem. Chce pan po prostu spojrzeć chłopakom w oczy i przedstawić plan na ten rok również, tak? No, oczywiście cały czas spogląda plan na ten rok. No, nie dokładnie może plan na ten rok. No, formy mojej współpracy z zawodnikami są znane i my akurat tu wraca do nas Niels, także to nic w tym kierunku się nie zmieni. No, sprawa
leży otworem przed nimi, jeżeli chodzi o pewne układy par czy innych, zwłaszcza, że nowa tabela biegów, wszystko to burzy i się to bardzo szybko zmienia. Także tu myślę, że o tym będziemy też dużo rozmawiali. Poza tym no, będziemy poznawali też mocne i słabe punkty naszej drużyny. No właśnie, nowa tabela to jest temat, który gdzieś tam zakrząta głowy już wielu fanom czarnego sportu. Mówi się pole do popisu dla menadżerów, ale to też niełatwe zadanie będzie dla zawodników. Muszą się dostosować do innej sytuacji. Ja powiem tak, no, jakby nie patrzył, to trzeba biegi wygrywać. Możemy układać, domniemać, że jeżeli ten pojedzie z tym, to może wygra. Jeżeli tego postawimy na ten numer, to tamten trafi na tego innego zawodnika i wtedy ten jest słabszy teoretycznie, a ten jest mocniejszy, a życie pokazuje, że wszystko obraca się w nic, bo to jest sport i jest nieprzewidywalny. Ten, kto był wczoraj słaby, dzisiaj może być mocny. Jakby nie zestawiał, na pewno jest to gratka dla koneserów, kibiców, którzy będą rozkładali to na dzienniki pierwsze. Nasz będą bardzo mocno, oczywiście po wachcie, rozliczali, bo by było lepiej, gdyby było trudno. No, pożyjemy, zobaczymy. Czyli dla pana nic się nie zmienia jako szkoleniowca, to jest ta sama obserwacja zawodników i wyciąganie z drużyny tego, co najlepsze, tak? Oczywiście, no, na pewno są niuanse w tym takie, które no, przede wszystkim będą decydowały, zwłaszcza o początku meczu i można postawić na bardzo mocny początek, wtedy w innej fazie meczu jest, coś musi się odbić. Kij ma zawsze dwa końce i z jednej strony uderzysz, z drugiej strony możesz dostać i do końca nie wiemy, jak to będzie ogólny wynik tego, no ale na pewno trzeba będzie to mocno brać pod uwagę i tylko, tak jak wcześniej powiedziałem, no końcowy wynik dopiero nas rozliczy, czy będą nas chwalić, czy będą nas gnianić. Szykujecie się na śnieg? Są warunki? Tak, tam jest śnieg w górach. W górach jest śnieg, zresztą tam temperatury miejscowe, to dla nas nie ma to znaczenia, czy będzie śnieg, czy nie. Będą różne formy zajęć, także nie jest tylko to uzależnione od śniegu, ale dobrze, żeby był, bo też wiele takich innych form przydałoby się, żeby ten śnieg był, bo to uatrakcyjni nam ten obóz. Ale to nie jest tak, że powie pan do swoich zawodników, no dobrze panowie, to powiedzcie teraz, jak przepracowaliście zimę, pan z nimi ma cały czas kontakt, prawda? Jest pan zadowolony z tego, co się dzieje z zawodnikami? A się okaże, no obozie, po to właśnie ten jest obóz i mamy z Jurkiem takie testy, które, czy zestaw ćwiczeń, z których wychodzi, czy ktoś jest przepracował, czy nie. Ja już kolejny raz powtarzam, że to jest ich podstawowe zajęcie i trudno sobie wyobrażać, żeby oni byli nieprzygotowani. Od wielu lat widzę, że każdy z nich pod tym kątem pracuje, żeby utrzymać się w dobrej dyspozycji, a jak to się mówi, w zdrowym ciele też i zdrowy duch jest także. I ambicje też będą pewnie powiązane z tym wysokim. To właśnie, wielu zawodników ma wysokie aspiracje. Bartek Zmarzik będzie chciał obronić tytuł Mistrza Świata, Krzysztof Kasprzak wciąż myśli o Grand Prix, Iversen też chce doszlusować do tej czołówki, młodzieżowcy chcą pokazać swoje. Jak tutaj te wszystkie aspiracje połączyć w jedną całość? Nie ma problemu z tym, no bo ci zawodnicy, którzy mają aspiracje sportowe, no to stanowią wartość drużyny, taką bardzo mocno, jak to mówi się popularnie, dodaną. No jeżeli ktoś tylko chce odcinać kupony na podwórku ligowym, no to szybko to życie go zweryguje. Ten nie robi postępu, kto zamyka się we własnym czterech ścianach, że tak powiem, czyli w obrębie tej ligi. Wszystko, co nowe, to nie tylko wychodzi z ligi, ale także poprzez warunkach startowych na innych torach, w innym środowisku i też daje wtedy do myślenia, gdzie się popełnił błąd, a gdzie były pozytywy, które można później wykorzystać właśnie to, co najbardziej interesuje kibiców w meczach ligowych. Trener Stanisław Chomski, dziękuję bardzo panie trenerze. Dziękuję również i czekamy z utęsknieniem na pierwsze jazdy. Kolegą zaprzyjaźnionego Radia Gorzów serdecznie dziękujemy za przesłany materiał. My oczywiście też tradycyjnie zrewanżowaliśmy się naszymi materiałami, czyli tym wszystkim, co słychać w ekipie m.in. drużynowych mistrzów Polski, czyli Fogo Unii Leszno. Tak a propos, przypominam o konkursie walentynkowym leszczyńskiego klubu. Szczegóły na stronie Fogo Unii Leszno. Zgłoszenia do jutra. Wszelkie szczegóły właśnie na tej stronie klubowej. I to tyle w dzisiejszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Dziękuję państwu za uwagę i tradycyjnie do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych. Oryginalne części
Profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5. www.apartamentyleszno.com. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama.
Serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama.